Witamy Państwa na jednej z prób sztuki czeskiego dramaturga Jana Drdy, Chretki z ciartem, czyli Igraszki z diabłem. I mam wielką przyjemność zaprosić Państwa na premierę, która odbędzie się 18 lutego, tutaj w Centrum Kultury. To są aktorzy, właściwie nie cały zespół, ale aktorzy sceny czwartej. Chciałem powiedzieć, że spektakl nasz jest nietypowy. Będzie to nietypowa adaptacja, która pewnie zaskoczy zwłaszcza tych, którzy przywiązali się i znają wersję z 1979 roku w reżyserii Tadeusza Lisa. Będzie to naprawdę odbiegająca wersja. Nasz spektakl jest też swoistym eksperymentem, ponieważ w naszym spektaklu biorą udział aktorzy amatorzy, ale też zawodowi aktorzy. Między innymi znana z serialu Rancho Magdalena Waligórska, ale też znakomici aktorzy teatru Stefana Żeromskiego w Kielcach. Pan Artur Słaboń jest sztuki jedna. Po mojej lewej stronie. Nie wiem, panie Arturze, jak się gra z nami amatorami. Czy to będzie porażka, czy myślę, że z czystym sumieniem możemy zaprosić naszych widzów na ten spektakl? Po tych paru próbach, jak pan sądzi? Myślę, że poziomem taka praca nie różni się zbyt wiele od pracy zawodowego teatru. Przy czym tu, w tym miejscu, w tej grupie wszyscy robią to z czystej chęci, nie robią tego zarobkowo. Także jest jeszcze większa zabawa niż w normalnym teatrze. Jest nam bardzo miło, że to powiedział zawodowy aktor. Także słyszeli Państwo, warto zobaczyć sztukę Igraszki z diabłem Jana Drdy. I zapraszamy 18 na premierę, natomiast 20 na spektakl tak zwany biletowany. Będzie nam miło gościć Państwa. To pomachajmy i zaprośmy. To 3-4 zapraszamy! Że te dwie kumy już chyba sobie beze mnie nie poradzą. A po drugie, kurwa, cały mój dobytek to portki i kabat. A jakbym kabat kabata nie miał, też będzie z niego kabat. Wiesz co, przyjacielu? Zagrajmy o pański kabat.